teraz po 29 latach pan uważa, że to była słuszna decyzja, że warto było tak wtedy się zachować? Uważam, że tak, bo myśmy nie wiedzieliśmy, jak to wszystko się potoczy. Znaczy, nie mówię, że Okrągły Stół to była Targowica, ponieważ po Targowicy Polska straciła na 130 prawie lat niepodległość, a po Okrągłym Stole jednakże wolność nam została zwrócona z różnych powodów, co się tak działo. Cały ten system rozpadł się w bloku europejskim, Związek Sowiecki podzielił się na osobne państwa. Rosjanie, można powiedzieć, oddali połowę swego zamieszkałego terytorium wtedy innym narodom. W ogóle inaczej, na szczęście, to wszystko się odbyło w miarę bezkrwawo, prawie zupełnie bezkrwawo, jak na taką olbrzymią przemianę. Europa zmieniła swój kształt drugi raz od II wojny światowej, po wojnie i po tym okresie tych przemian. Tym niemniej koszty też były olbrzymie, takie społeczne koszty tego wszystkiego, bo jednakże przyjęto po Okrągłym Stole taką właśnie indywidualistyczną, bardzo taką trochę imitacyjną koncepcję kapitalizmu naśladowczego, bez ta oryginalność polska, to dążenie do solidarności zostało jakby zmarnowane i z trudem dopiero teraz musimy to odbudowywać. Trzecia RP nie zdała egzaminu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o koszty społeczne, tak jak sam pan powiedział, no i złodziejską prywatyzację przede wszystkim, bo przecież... No to była wyprzedaż Polski, pani redaktor, to trudno to nawet nazwać poważnie prywatyzacją, bo wszystko, znaczy, jakieś odpryski tego widzimy teraz, co się dzieje w tej komisji związanej z Warszawą, ale w ogóle no, to nie chodzi tylko o sprawy indywidualne, ale to całe segmenty, całe odłamy społeczeństwa zostały po prostu uderzone bardzo ekonomicznie i tak też godnościowo. Cały ten etos robotniczy, etos takiej właśnie współpracy, pewnej takiej i patriotyzmu, i przywiązania do zakładu, dobrej pracy też w jakimś sensie. Po tym czasie zlikwidowano te różne kadry. Do dzisiaj nie możemy sobie poradzić z budową statków, ponieważ nie chodzi też, jak ktoś powiedział mi tak mądrze, że nie chodzi o reindustrializację, ale chodzi o reinżyniering, że brakuje po prostu ludzi, że brakuje jakby, że ci ludzie się rozproszyli, wyjechali. No i to jest cały czas wielka strata i z trudem to odrabiamy. Tą właśnie przeszła taka jakby prywatna koncepcja, że każdy dla siebie jest najważniejszy, bo każdy bierze swój własny, indywidualny los w swoje ręce, ale jakby zapomnieliśmy, że jesteśmy jakby takim no, wspólnotą, że jesteśmy narodem, że to, że ktoś z nas, komuś z nas lepiej się powodzi, to nie składa się tak od razu na to, że narodowi jest lepiej, bo całe grupy społeczne wtedy weszły w taką długotrwałą, taką jakby trochę zapaść społeczną, wykluczenie. I dopiero te zmiany ostatnich 2 lat tych rządów, teraz takich bardziej solidarnościowych, które przywracają ekonomiczną, jakby taką znaczenie, siłę tym warstwom biedniejszym, dopiero zmieniają ten obraz. Bardzo mało, bardzo wolno. Raczej te zmiany szły w dół. Zwiększała się przepaść między klasami społecznymi, takimi bogactwa i biedy, a dopiero teraz pomału zaczyna się to wyrównywać. Też ten Okrągły Stół przez te właśnie takie ekonomiczne, ale takie też ideowe podziały, no, doprowadził do tego podziału, który jest teraz w Polsce. Panie marszałku, dzisiaj prezydent według nieoficjalnych informacji ma podjąć decyzję, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o IPN. Jak pan uważa, prezydent powinien ją tu podpisać, czy skierować do Sejmu? Ja uważam, że pan prezydent podpisze tę ustawę i oczywiście powinien ją podpisać. Można tam mieć zastrzeżenia co do trybu jej zgłaszania, co do Może to, że nie wiem, czy tam wszystko było pieczołowicie dopatrzone, jeżeli chodzi o pewne uzgodnienia z państwem izraelskim, bo można było to robić może lepiej, ale były ustalenia. Mówili przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, że były spotkania z panią ambasador Azari, że były z przedstawicielami Izraela. Co do tego są różne, czytałem różne jakby zdania, ale to jakby nie ma takiego zasadniczego znaczenia, bo ta sprawa dotyczy nie tylko Polski, ale dotyczy Europy, dotyczy jakby prawdy, dotyczy naszego jakby udziału w naszej tragedii i naszej polskiej tragedii i naszej żydowskiej tragedii, bo to byli obywatele polscy. Znaczy Niemcy wymordowali nam wtedy właściwie naród Żydów polskich i oczywiście ta ustawa powinna być podpisana, chociaż tam właśnie brakuje też takiego właśnie precyzji. Ja jestem taki bardzo zdziwiony i oburzony, że w tej ustawie jest słowo nazizm, a przedwczoraj minister niemiecki, wysoki minister niemiecki używa wyraźnie słowo Niemcy, prawda? Tak, minister spraw zagranicznych Niemiec. Tak, Można powiedzieć, że on jest bardziej odważny, bardziej prawdziwy niż polski parlament w tym swoim sformułowaniu. Co z jakiej strony nas tak trochę dziwi i trochę tak jakby świadczy o naszej takiej trochę zagubieniu nawet powiedziałbym, bo przez to słowo właśnie nazizm nam trochę odebrano jakby tą prawdę historyczną o tamtym czasie. Panie marszałku, ale czy nie uważa pan, że paradoksalnie wrzawa wokół tej ustawy, wokół projektu ustawy pokazała Europie i światu, co się działo w Polsce? Ja wierzę, że to na długą metę, że nam się to opłaci, chociaż możemy mieć jakieś zawirowania gospodarcze, takie związane nawet pewne jakby takie dyplomatyczne jakby zahamowania z różnych stron i tak dalej, ale na długą metę, tak jak pani, ja się tu zgadzam, że to jest nie tylko Polsce się opłaci, ale opłaci się też światu, Europie, bo prawda jest zawsze taka wyzwalająca. Skoro premier Mateusz Morawiecki jedzie do Markowej, do Muzeum Rodziny Ulmów, która, przypomnijmy, została wymordowana. Pani Ulmowa była w ciąży z kolejnym dzieckiem. Niemcy wszyscy ich wymordowali i świat się dowiaduje, bo jadą z nim zagraniczni dziennikarze, prawda? Ja uważam, że cały czas ta nasza opowieść jest tutaj taka trochę niewystarczająca, bo to prawda, że u nas w Polsce była kara śmierci za ukrywanie Żydów, ale i to była w pewnym sensie odpowiedzialność taka rodzinna, że całą rodzinę mordowali, nie tylko ciebie, jak ukrywałeś brzemienną matkę rodziny Ulmów, wtedy zabili na oczach wsi, można powiedzieć bestialsko, tak. Rodzina Kowalskich, to są kolejne rodziny. Ale pani redaktor, też ta odpowiedzialność, bo to było jeszcze, rzeczywistość była jeszcze straszniejsza. Ja rozmawiałem z już nieżyjącym Stanisławem Helskim, takim działaczem chłopskim, wiejskim, tak, również młodym, jako młody człowiek partyzantem na Zamojszczyźnie, czy może nie tyle partyzantem, ale takim łącznikiem, dzieckiem prawie był jeszcze wtedy. On mówi, że za ukrywanie Żydów zabijali, co ty mówisz, rodzinę. Rodzina to niewiele. Zabijali, czy pacyfikowali całe wioski. Całe wioski palili i tych wiosek nie ma. I tych ludzi nie ma. Znaczy, Niemcy przeprowadzili akcję pacyfikacyjną całej Zamojszczyzny, dlatego że Himmler miał plan osadnictwa niemieckiego na tym terenie. Ja nie mówię o tej akcji. Ja mówię za ukrywanie Żydów. Mówię za ukrywanie Żydów. Wie pani, takie straszniejsze, mało sobie zdajemy z tego sprawę, że świadectwo tych, co są zabici, ono milczy. Znaczy oni nie mówią, groby nie mówią. Tak można powiedzieć, bo nie ma ani grobów, ani śladów po nich, spalone prochy. Te prochy jakby trochę milczą i to jest, my musimy tym głosem starać się powiedzieć wyraźnie. I to jest takie głębsze zadanie niż nasz interes narodowy. Tak? To jest głębsze zadanie niż relacje lepsze czy gorsze, tam gospodarcze z Izraelem, z Amerykanami, z krajami, które nas tutaj próbują strofować. W jakimś sensie ta propaganda zachodnia też była propagandą taką krzywdzącą dla Polski. Ale... No bo to była propaganda niemiecka, bo to nie tylko, Niemcy redaktor... bardzo długo pracowali nad tym, żeby akurat ich wizja historii się przyjęła. Tylko, pani redaktor, o to chodziło. Tam jeszcze o coś innego chodziło, że w dużym stopniu instytucjonalne jakby takie czynniki wielu narodów wtedy kolaborujących z Niemcami, współpracujących, te instytucjonalne czynniki jakby obciążają jakby państwa, narody tamte zachodniej, znaczy nie tylko zachodniej, no przecież były całe układy, Francuzi wydawali Żydów, oczywiście, więc Niemców na śmierć. Wstyd jakby... Wstyd, prawda, został ukryty za kłamstwem. Więc właśnie jest to kłamstwo, jakby tak się opłacało. Opłacało się zejść z tej zbiorowej winy na taką trochę bardziej taką adresowaną winę, że to tylko jacyś tam faszyści, jacyś nacjonaliści, a nie że całe narody jakby uczestniczyły. Tak. Oczywiście to nie ma żadnego porównania między tą winą tych narodów pozostałych w porównaniu z Niemcami, z ich potęgą, z ich planem, ich jakby koncepcją, żeby wymordować właśnie Żydów, Romów, żeby zniszczyć Polaków. No przecież pani redaktor, my mówimy o tragedii, mówimy o ludzkiej tragedii, ale przecież mówimy w Warszawie, gdzie Niemcy już upadające, ta siła ich, ta potęga upadająca, kiedy pokonali w Powstaniu Warszawskim naszych młodych bojowników, naszych młodych bohaterów, no to potem dom po domu, kwartał po kwartale niszczyli nasze miasto. I w ostatnim dniu podobno wyjścia z Warszawy wysadzili kościół Świętego Zbawiciela w powietrze. No po co to mieli wysadzać? To był zamiar zniszczenia całej kultury. Barbarzyństwo, panie marszałku, barbarzyństwo. Tak. Ale ja bym chciała jeszcze nawiązać do współczesności, ponieważ ogromną rolę odgrywali w upamiętnieniu właśnie lokalnych bohaterów, ludzi, którzy ratowali Żydów, którzy byli bohaterami naszymi narodowymi. Odegrały lokalne społeczności. Zbliżają się wybory samorządowe. Partia Wolni i Solidarni wystartuje. Jeżeli tak, to z jakich list? Tak. No mamy taki zamiar, mamy chęć uczestniczenia w tych wyborach. Oczywiście to nie znaczy, że nie szukamy jakiegoś takiego porozumienia z siłą tą wiodącą, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Będziecie startować z list Prawa i Sprawiedliwości? Nie, będzie porozumienie? Nie. Chcemy startować też, chcemy w jakimś sensie współpracować i chcemy z nimi też konkurować. Znaczy chcemy, myślimy o tym, żeby na poziomie sejmików wojewódzkich tam dojść do pewnego porozumienia, tak? Ale na poziomie tam wójtów, burmistrzów, nawet prezydentów, gdzie jest dwutorowa ordynacja wyborcza, konkurować, żeby zaznaczyć swoją obecność. To jest dla nas ważne, no bo wybory są takim właściwie miejscem, w którym dopiero partie się mogą pokazać. Ich logo, ich znaki, ich zamysły stają się, jakby wchodzą w obieg społeczny, tak, stają się znane. Dzisiejszy sondaż Rzeczpospolitej pokazuje, że cały czas Prawo i Sprawiedliwość ma wiodącą pozycję, że ani zmiany w rządzie, ani zmiana premiera, ani tym bardziej ustawa teraz, nowelizacja, nie osłabiła partii rządzącej i że rosną szanse Prawa i Sprawiedliwości w stolicy. Czy rzeczywiście prawica ma szansę odbić bastion Platformy? Albo na przykład we Wrocławiu również. Są te duże miasta, w których ta sprawa się bardzo waha. Bardzo istotne z punktu widzenia tego symbolicznego byłoby odbicie w Gdańsku tych samorządów też, nie tylko w stolicy, ale bo samorząd gdański panuje nad Europejskim Centrum Solidarności, a to Europejskie Centrum jest od wielu, wielu lat takim miejscem trochę zakłamania o rzeczywistości. Udało się zmienić, ja przepraszam, że wejdę w słowa, ale udało się zmienić dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, pana Karola Nawrockiego. Doktor Nawrocki zupełnie inną narrację niż Platforma Obywatelska wprowadzić do tego muzeum. Myśli pan, że to by się udało również w Europejskim Centrum Solidarności? Gdyby Europejskie Centrum Solidarności jest w dużym stopniu zależne od prezydenta Gdańska. Gdyby się udało zmienić właśnie tam samorząd prezydenta Gdańska na człowieka bardziej patriotycznego, bardziej uczciwego niż pan Adamowicz, no to byłoby, ja tak uważam, bo uważam, że on tutaj jest też winien tym fałszom, które są w muzeum, w tym Europejskim Centrum Solidarności. Ja jestem w tym kolegium delegowany przez pana ministra Glińskiego, pana wicepremiera Glińskiego, no ale te nasze zdanie tam jest w sposób demokratyczny zbijane. Panie marszałku, jeszcze mamy troszeczkę czasu, ale musimy powoli kończyć. A Wrocław to jest też taki bastion Platformy. Czy tam jest szansa na zwycięstwo prawicy? Też uważam, że jest szansa, tak. Też jest bardzo długotrwałe. Są bardzo długotrwałe rządy pana prezydenta Dudkiewicza i myślę, że przy pewnym wysiłku organizacyjnym i takiej śmiałości jest to możliwa zmiana. Jest potrzebna. Ta zmiana w układzie tam rządzącym jest bardzo potrzebna. Proszę Państwa i moim gościem był marszałek senior Kornel Morawiecki. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. I jak Państwo słyszeli, Wolni i Solidarni będą startować w wyborach samorządowych w niektórych obszarach z sojuszem z PiS-em. Zapraszamy do nas, do tej pracy takiej organizacyjnej. I pracy u podstaw. Właśnie chciałam jeszcze raz podkreślić, te wybory samorządowe będą, proszę Państwa, bardzo, bardzo ważne. Prawda, Panie Marszałku? Bardzo, tak. To będą bardzo ważne. Będą ważne wybory. Zobaczymy, jakie będą koalicje, jakie będą sojusze zawierane, bo to też będzie ciekawe, jeżeli chodzi... Bardzo ważne, żeby ludzie tacy zaangażowani na poziomie, żeby oni się chcieli zaangażować w te wybory. Myśli pan, że będzie pobudzenie aktywności obywatelskiej? Żeby było coś takiego, żeby ludzie odpowiednio jakby lokalnie tam właśnie do spraw takich rozwiązywania problemów społeczności tam własnych, żeby ci ludzie wystąpili śmiało na tym forum tak wyborów samorządowych ogólnopolskich, w tym znaczeniu, żeby się pokazali, żeby się nowi ludzie, młodzi też ludzie, młodzi. Zachęcamy do aktywności obywatelskiej młodych ludzi. Tak, bardzo, jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa. Moim gościem był marszałek senior Kornel Morawiecki. Bardzo dziękuję.